dzisiaj w drodze do Grudziądza mamy święto do obejścia. No i jesteśmy już na miejscu, na razie pusto, czekamy na pierwszych gości. Cześć kochanie. Co ta pani robi? No. Uważaj, bo on... Kochani, wszystkiego najlepszego. Zdrówka, szczęścia i wszystkiego, co dobre. Tu jest, daję wam tak, bo butelka przerwie. Proszę. Dziękujemy. 100 lat. Jak wytrzymałam, że tu mi kochanie. Zusia, co się stało, że mogłaś przyjechać? Przyjechałam chyba na półtora godziny. I będziesz potem pędziła? Zobaczysz kwiatę. Ona się nabiegała po sklepach dzisiaj, nie? Wszystkiego dobrego, dziadziuś. Co? Dobrego. Dziękuję ci, kochanie, dziękuję. Cześć, Danusiu. Wszystkiego dobrego. Dziadek, na twoje ręce. Gdzie to? Tu? Czy tu? A gdzie my siedzimy? Ciocia ma czekoladę dla ciebie. Czekaj. Tak? Całusa, Błażej, całuska. Są już wszyscy goście, zatem możemy zaczynać. Rozpoczynamy uroczystości z okazji 65. rocznicy ślubu moich rodziców. O, to wszyscy. A później, a wzięłaś kasetę? Chciałem powiedzieć, że spotykamy się przy tak wspaniałej uroczystości 65 lat wspólnego pożycia małżeńskiego, to bardzo wiele. Jesteśmy szczęśliwi, że was mamy. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteście z nami, że nas wychowaliście, że wspólnie podejmujemy decyzje. Największą radością dla człowieka jest, tak jak w moim przypadku, człowiek ma 63 lata i mówi mamo, mówi tato. Nic tylko. Dużo zdrowia wam życzę. Szczęścia, radości i fortuna niech się. Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam. Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech no, sztuk mięsa kilka z wilka, tak? Mam przejąć go? Nie, nie. No, fajne moje dzieciaki, kochane. Jakiego mięska chcesz? Jakiego mięska? A jakiego? Tam ze szpinaku. Może chcesz taką górę? Coś musisz jeść, żeby cię dowiedzieć. A teraz przyszła pora na życzenia od wszystkich dla naszych dzisiejszych jubilatów. Wszystkiego co najlepsze, zdrówka przede wszystkim, dużo radości, miłości i uśmiechu życzę. Zdrowia, szczęścia, pomyślności.
ci w zdrowiu i chorobie. Życzenia dla rodziców, dla jubilatów, szanownych. Życzę im zdrowia, takiej miłości jak do tej pory. Cieszą tym szczęściem jeszcze długie, długie lata. Życzę im z całego serca. Najlepszego. Żebyśmy jak najdłużej byli razem. Bo oni są w tym samym wieku jak my. W tym samym wieku, tylko trochę parę miesięcy młodsi. Wszystkiego najlepszego dla dziadków. Brawo. Brawo. 100 lat. To tutaj przy okazji możecie zerknąć. To jest nasza kochana Tolusia. Pomachasz, kochanie? To jest nasza kochana Tolusia, siostrzyczka, najukochańsza na świecie naszego Błażejka. No i macie tutaj Małgoszkę naszą, mamusię. Marta, którą znacie. I Małgoszka, która po raz pierwszy pojawia się we vlogu, i żeby wszystko było jasne, jest starszą siostrą tego, to tutaj. Nie widać, ale starszą. Nie widać, ale starszą, właśnie. Wszystkiego dobrego. Ślubo, rocznicy. A to jest jeszcze jeden nowy członek rodziny, którego nie znacie. To jest Tomek, który jest mężem Małgosi. I dzisiaj też debiutuje we vlogu. Pozdrów wszystkich przynajmniej. Pozdrawiam wszystkich. No i oczywiście tak, i to jest Błażejek. Błażejka już wam pokazywałam. Teraz siedzi słoneczko spokojnie. Próbuje zasnąć, ale zajmuje się sam sobą. Och, jaka cudowna para. No widzisz, kochanie. Tak się powinno kochać rodzeństwo, prawda? Super, dziękuję wam bardzo. Maria i Henryk, 65-lecie. Grawerowane. To ja się pytam, kto to? Woda ognista. Oczywiście, prawda, pani Biesiu? Jeszcze raz poproszę głośno. Ta 70 musi być obchodzona. Jest taki barek zapełniony, że nie. Dokładnie. Dokładnie. Ale serdecznie zapraszam. Na drinki. 75. I coś tu z kosmetyku. Nie, z biżuterii. Biżuterii. O, to zaglądam. Można sprzedać i kolejne flaszki. Gdzie ty dziecko do Tomek, weź to. Jest. 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 J
Dwie władzy. A to dziękuję. Czyli podobno do mojej, a nie mam jej udanej. Bardzo ładna, bardzo. To załóż może. Nie, nie. Nie? Nie. Niech żyją, żyją wam, niech żyją wam. Jeszcze raz.